Majówka. Święto Maltein, które obchodziliśmy w Błyszewku koło Poznania. Miejsce, w którym czas się zatrzymał, tulając się w ramiona Matki Natury. Są żyznią w harmonii, ciszy oraz spokoju. My musieliśmy kurwa rozjebać. Szymonko Grzesznicy! Sąż taki nieogolony, ale po prostu nie chciało mi się golić. Oto co stało się pierwszej nocy w Błyszewku. Oto sprzęt, który bierzemy dzisiaj wieczorem. Lampy, na chustach było zimno, głośniczek oczywiście też, kamera nocna, czapeczka, ofis, do różnych komarnych pogryzy, taki wyjaserek od mnóstwo przeżera, ale megaton, tabliczka widza, poka teleskopowa, gaz pieprzowy, Piotruś, silnóż, latareczka z projektorem, noktowizor, czytnik fal elektromagnetycznych, dyktafon i oczywiście SB7. To ja i noc, sam na sam, dwoje. Jezu Panie, ktoś tu jest? A ile was jest? Chce? Ile was zmarło? O kiedy ma liście? Dużo was tu jest? Ty mnie śledzisz? Masz dobre czy są zamiary? Ja? A to się ci nie zachowuje. Jest to potężny duch. Ty jesteś? Jesteś tu? Dobra, pierwsze nocy byłem sam, jak założyliście. Złapałem właśnie jakieś przechodzące postać oraz sporo głosów, które odpowiadają mi na pytania. To dość sporo jedną noc, ale w drugiej nocy złożyliśmy banan, złapaliśmy o wiele więcej. Odpowiedzieliśmy randonautikę, a naszym intencją były duchy, bo nie chciało nam się zasuwać 3,5 godziny pieszo na cmentarz, to był w chuj daleko. Więc myślimy, że rano odwika, więc bardziej rozsądnym rozwiązaniem. Po tym skierowała nas kilometr dalej. Nie? To jest to. No. Czyli w drugą. Tak.
No. Nie chciałbym się tam chodzić. Czy jakieś wysławaczki mogę zobaczyć? Ten cień śledził nas całą noc. Niewiadomy jest obok, więc wiesz. Pięknie skutka, ale dosyłem pełno zgrojna. Pięknie skutka, ale dosyłem pełno zgrojna. Pięknie skutka, ale dosyłem pełno zgrojna. Po co tak chodziła Rondo? To jest pole automatyczne. Siedzisz tu? Trzy. Przyzywam wszystkie tu zbukane dusze. Tych, którzy zginęli jako rozstrzelani też. Chcę być wiedzieć, co się stało wtedy. I tak łamię zasadę. Słyszę jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Wzywam tych, którzy zostali rozstrzelani w 1935. Dziewiąty. Ja. Dobra, to już nic nie gadam. Znamy? Znamy?
Jest ktoś z nami? Mówcie głośniej i wyraźniej. Ile to jest? Możecie podać sobie dokładne położenie? Przede mną, za mną, prawo czy lewo? A gdzie dokładnie? Blisko. No dobrze, że zatknie mnie zatrzymał to. Mam wytrzymać to i to razem. Co się tam? Co się tam? Co się tam? A ilu nas widzisz? Gdzie dokładnie jesteście? A czy wiecie coś o tych rozstrzelanych? W 1939? Czy jeszcze są? Czy mam przejść na drugą stronę? Dobra, to możliwe. Możesz się pokazać do kamery? Co ma? Ona tylko nas tu przysłała.
Gdzie dokładnie stoicie? Podajcie swoją pozycję. Przód, tył, prawo, lewo. Ile was jest? Mówcie wyraźniej. 5. Dziękuję. Co? Nie chcę masz. Dobra? Nie zamów. I co teraz? No tam nic robię się. Poważnie z nimi. Co ślepi? Gdzie tam są? Tam? Zobaczymy? Czy mamy sobie iść? No to jedziemy. No mówię, no. To mam głos. Dzięki ogólnie za rozmowę. Za nie zabicie, no. Jestem. Idź. To jedziemy. Jeszcze raz, dzięki, dziękuję.
Myślę, że zaraz w naszym kierunku. Zaraz w ogóle się odezwajcie. Idź stąd. To jedziemy. Wyrobię do syna. Trzymajcie się. Poszukajcie pokoju dalej. A bo skąd usłyszeliśmy? Jakiś komentarz na koniec? Jakiś komentarz na koniec? Kurde idzie. Co? Kurde idzie. Obudziliśmy ich. Idzie? Ale w kurde idzie. Siedź tam, man. Dziś się bardziej wkurzą. No jestem wkurzeni. Czyli poszło dobrze. Dobra, man, jak się podobało? Na pewno jest proszę, nie chodzi terenowym. Myślałem, że na szczęście dziękuję temu apce, że nas zaprowadziło tylko 100 metrów. A jak tam no, posłuchaliśmy sobie i jak byku to zmontuje, to przesłuchamy na spokojnie. Taki strażak jakiś był? Nie. Chola. Jest, zneutralizowałem się. No też. Więc... A to piesem. Także dzięki za oglądanie, jadę grać Dildo. Hello.